zaraził mnie, pierdzielony. Marcinek, podaj mi kielona. Sypię? A może najpierw chusteczkę? A co, ja baba jestem? Teraz już dwa kielony. Naprawdę chce pan dwa? Naprawdę to chcę całą butelkę, ale niestety jest tylko pół. O matko, zaraz zdechnę. Panie, pomóż pan, dzień dobry. Żonę mi opętało, cała zapuchnęła, wzdęcia dostała jak pomielonych. Łocy wybałusyło jak uropuchy. Pluje jadem czarną mazią taką i bluzga, jakbym nawalony nad ranem wrócił. A wcale nie wróciłem, bo było za 15:24 dopiero. Mówię do księdza, pójdę po pomoc. Posłem, a ksiądz, że i owszem, pomoże, ale to będzie kosztowało, co łaska. Mówię, o, za drogo, ja forsą nie robię pod siebie. Pomóż pan w przystępnej cenie, może się jakoś dogadamy. Ile taka przyjemność kosztuje? Dzisiaj to nic, bo na chorobowym jestem. Pilny przypadek, no zlituj się pan. Panie, daj pan spokój, lekarstwo muszę zażyć. Ale ja zapłacę, ile? 500? 500? Dobra, zrobimy tak. Marcinek, pojedziesz z panem i baranem, a ja będę ci gadał przez telefon, co robić. O kurwa, diabeł. Spokojnie, o swoje... Dny. Halo, szefie? Dojechaliśmy, zaraz wchodzimy do domu. Najpierw rozeznajcie się w sytuacji. Po co już dzwonisz? Chcesz, żebym majątek na telefon wydał? Po pierwsze, to ja do pana dzwonię, a po drugie, to mam niemilitowane rozmowy w abonamencie. Ale ja za prąd bulę, bo mam telefon na ładowarce. Nara. Prowadź pan. Jest na górze, w sypialni. No to idziemy. No to idźcie, ja już się dzisiaj nasłuchałem. Nawet mnie obcharchała. No dobra, mam pomysł. Podam się za twojego syna. Ale my nie mamy dzieci. Ale demon tego nie wie. Jeżeli ją opętał, to pomyśli, że naprawdę nim jestem. Słuchaj, Domino, co zrobimy?